Prawdziwe miejsce, w którym zrobiono oryginalne zdjęcie Backroomsu, zostało odnalezione i jego historia jest na maksa ciekawa i za chwilę wam ją opowiem. Dodatkowo w internecie już oficjalnie wyszedł trailer nowej gry z serii Five Nights at Freddy's i ona wygląda absolutnie świetnie i będzie najlepszą rzeczą, najlepszą grą, jaka wyszła we FNAF-ie przez ostatnie parę lat, może nie licząc filmów FNAF. O tym pogadamy sobie w dzisiejszym odcinku. Siema, tutaj Mondar, witam was serdecznie w kolejnym filmie, w którym zajmiemy się dokładnie tymi rzeczami. Nim zaczniemy, wpadnijcie jeszcze na mój kanał Mondar X Muzyka, na którym już niedługo będą pojawiać się moje nowe rzeczy, którymi się jaram mega i będą wychodzić niedługo. Byłbym naprawdę bardzo wdzięczny, gdybyście tam wpadli i zasubowali mnie na tym kanale. Naprawdę zgodna wdzięczność, a tymczasem nie przedłużajmy, tylko już zaczynajmy. Jeżeli pamiętacie, w styczniu do internetu wyciekły pewne informacje odnośnie takiej nowej gry z FNAF-a znanej jako Into the Pit i ludzie się naprawdę mocno zajarali. I w tamtym momencie trailer nie wyszedł również w następnym miesiącu i w kolejnych miesiącach i wyszedł dopiero teraz. I nie pokazuje nie wiadomo czego, ale rzeczy, które tam widzimy, są naprawdę interesujące. W ramach przypomnienia w styczniu tego roku do internetu wyciekła nowa gra FNAF, znana jako Into the Pit. I zdecydowanie zapowiada się to jako jedna z najlepszych rzeczy, o ile nie ta najlepsza, jaka spotkała FNAF-a ostatnio, nie licząc filmu. Fabularnie będzie to growa adaptacja pierwszego opowiadania z cyklu Fazbear's Fright o dokładnie tym samym tytule, którego historię przedstawiłem w tym filmie. Generalnie macie tam głównego bohatera Oswalda, który pewnego dnia z nudów wbija się do pizzerii Jerego chyba, czy Jeffa? Jeffa, dokładnie. Tam postanawia wykąpać się w basenie z kulkami, który przenosi go do 1985 roku, gdzie poznaje Williama Aftona. Później ucieka stamtąd, William Afton wciąga jego starego do środka, później sam zostaje jego starym i później Oswald musi walczyć ze Springtrapem, który jest teraz jego starym. W ten sposób to wygląda. W sumie to Spring Bonnie jeszcze była, Springtrap to był później, ale wiecie o co chodzi. William fucking Afton. I właśnie ten nowy nadchodzący FNAF miał totalnie przenosić tą historię oraz najpewniej kilka innych na świat gry, dodatkowo pokazując kilka innych elementów z zupełnie innych zakątków serii, co byłoby absolutnie super. Gra miała zostać zapowiedziana jakiś czas później, niemniej wyciekło to wtedy, a wczoraj, czyli przynajmniej dla mnie wczoraj, bo 6 czerwca bieżącego roku pojawił się jej oficjalny gameplay trailer. Wszystko zaczyna się od reklamy Pepperoni, Into the Pepperoni, takie wiesz, meme bratku, że Pete Pepperoni, wiesz o co chodzi. Następnie na ekranie pojawia się ikonka Glitch Trapa. Nie wiem, najpewniej ma to jakieś powiązanie z oryginalną postacią, albo z Glitch Trapem, albo po prostu ze Spring Bonnie, ale obstawiam, że to bardziej Glitch Trap. Następnie widzimy teren na zewnątrz Jeff's Pizza oraz środek tej pizzerii, po czym pojawia się napis w starym, dobrym stylu poprzednich trailerów FNAF-ów sprzed prawie 10 lat. Pewne drzwi nie powinny nigdy zostać otwarte. Następnie widzimy słynny basen z kulkami, do którego podchodzi Oswald, czyli główny bohater gry. Potem pojawia się napis: podróż z powrotem do kiedy to wszystko się zaczęło. To po prostu sugeruje nam moment, w którym Oswald wszedł do basenu i wyszedł w 1985 roku i właśnie to widzimy następnie. Pierwszą, powtarzam, pierwszą, nie tą z FNAF 2, tą sprzed FNAF 2, pizzerię Freddy'ego Fazbera z oryginalnymi animatronami typu Freddy Fazbear, Bonnie, Chica czy Foxy. I to jest bardzo ciekawy moment, ponieważ nigdy wcześniej żadna gra nie zabierała nas do tej konkretnej lokacji. A co więcej, po raz pierwszy w całej serii widzimy lokację za dnia. W sensie dosłownie patrząc wstecz, chyba nigdy nie wydarzyło się tak, żeby jakakolwiek gra, nawet film zasadniczo tak dosłownie tego nie pokazywał. Dosłownie nic nie pokazywało nam pizzerii Freddy'ego Fazbera za dnia, a teraz dokładnie to widzimy i klasa, klasa człowieku. Widzimy nawet trójkę animatronów występujących na scenie. Tylko mój problem jest taki, że one nie do końca wyglądają jak Wiford wersje z dwójki animatronów z pierwszej pizzerii, czyli podobno tej. Jednakże wyznacznikiem tego, do którego roku przeniósł się Oswald, niech będą stopy Chiki, a dokładnie palce u jej stóp. Nie wiem jak nazywa się ta część ciała u kurczaka, człowieku stopa, okej? Niestety sytuacja wygląda tak, że Wiford Chica, czyli zniszczona wersja Chiki z tej pierwszej pizzerii z 1985 roku, w grach, przynajmniej z tego oryginalnego kanonu, posiadała 3 palce u stóp. 3. I to jest bardzo ważny szczegół, ponieważ mogliśmy się już domyślić z poprzednich leaków, że Oswald będzie podróżował po całym uniwersum Five Nights at Freddy's i raczej tak będzie. W związku z czym, patrząc na to, że ta Chica ma 2 palce u stóp, a nie 3, a nie uważam, żeby Chice tej oryginalnej pomiędzy 85 a 87 rokiem dorobili dodatkowe palce u stóp, to strzelam, że to jest pizzeria z FNAF 1 i że to co tu widzimy to w cudzysłowie oryginały z pierwszej części, a tak naprawdę wersja animatronów z 93 roku. I w związku z tym stópkarskim szczegółem u Chiki, moim zdaniem to nie jest rok 85, a na przykład 93, bo Chica nie ma 3 palców, tylko ma 2.
A idąc logicznym tokiem rozumowania, Chica z 85 roku miałaby 3 palce, więc coś tu się ewidentnie zdecydowanie nie zgadza. Tym bardziej, że swego czasu na innym liku znajdowała się dokładnie ta sama Chica, dokładniej był to jeden konkretny screen z gry, gdzie widzimy tą samą Chicę, która zdecydowanie jest Chicą z FNAF-a 1. I to jest dowód na to, że to nie jest 85 rok, tylko 93. Jeszcze wspomnijcie moje słowa, mówię wam, że tak będzie. Idąc dalej, w następnej scenie w automacie widzimy takie nawiązane do serii jak chociażby egzotyczne masła, które pewnie wszyscy pamiętamy z FNAF Sister Location. Następnie pojawia się napis: w żadnym miejscu nie jest bezpiecznie. Oraz widzimy czwórkę dzieci oraz Oswalda uciekających przed czymś bądź przed kimś w pizzerii. Wszyscy wiemy przed kim. Następnie pojawia się zresztą ta sama postać, czyli Spring Bonnie, i bardzo wiele osób zwraca uwagę na to, jaki on jest dojebany. Chłop postanowił kultywować modę estetyki i poszedł na siłownię. Następnie widzimy uciekającego Oswalda oraz napisy: uciekaj, chowaj się, przetrwaj. Następnie po kilku klipach, które widzieliśmy już wcześniej przy okazji leaka, trailer dobiega końca. Niestety. Spodziewałem się, że pokażą nam trochę więcej, aczkolwiek z drugiej strony to zasadniczo nawet spoko, że nie pokazują nam nie wiadomo czego w nie wiadomo jakich ilościach, bo przecież więcej odkryjemy w trakcie samej gry, a niekoniecznie przy okazji trailera, to jest akurat okej. Ale szczerze mówiąc, oczekiwałem, że pokażą nam coś trochę więcej, ale i tak fajnie jest z tym, co mamy. Uważam, że Into the Pit prezentuje się naprawdę mega obiecująco i na pewno 100 razy lepiej od takiego FNAF Ruin. Mi ta gra, jak pamiętam, nie podeszła tak w 100%, w sensie była spoko, ale no nic ponadto, było po prostu okej, ale wiem, że wiele osób się nią zachwycało. I uważam, że formuła tamtych gier była trochę przekombinowana, na zasadzie nie była na tyle dogotowana, jak powinna być. Na przykład takie Poppy Playtime, chociaż przy trójce już bywało różnie, to myślę, że tam tego typu gameplay jest zrobiony wręcz idealnie. Security breach'e też miały w porządku, ale jednak czegoś tam bardzo mocno brakowało. Z drugiej strony FNAF-y nigdy nie kojarzyły mi się z taką skalą jak na przykład Security Breach czy Ruin, w sensie, wiecie, te pierwsze FNAF-y plus Easter Location były dosyć kameralne. Nie były tak samo zaawansowane jak ostatnie 4 gry, biorąc pod uwagę FNAF-a Help Wanted 1 i 2. Reasumując, patrząc na takiego Into the Pit, który widocznie jest dużo bardziej kameralną, mniejszą grą, ponieważ jest zrobiony w 2,5D. Uważam, że to może być naprawdę super i ja osobiście mega się tym jaram. Osobiście dużo bardziej przepadam za taką pikselową, może trochę rysunkową grafiką, niżeli za pełnym, mocno przeciętnym 3D. Teraz przechodząc do następnego tematu tego odcinka, to zdjęcie, oryginalne zdjęcie Backroomsów zostało odnalezione, w sensie nie samo zdjęcie, ale lokacja zrobienia tego zdjęcia wreszcie jest znana i to jest tak ryjąca czachę sprawa, że muszę wam to opowiedzieć od samego początku, bo to jest najbardziej randomowa rzecz, o jakiej ja słyszałem przez ostatnie miesiące. Wprawdzie Backroomsy niestety umarły naturalną śmiercią internetową 2 lata temu. Naprawdę nad tym ubolewam, bo to była jedna z najlepszych serii, jakie kiedykolwiek dane było mi prowadzić i mega ciepło wspominam robienie filmów na ten temat. Niestety ludzie już aż tak bardzo nie są zainteresowani Backroomsami. Dalej jest pewien odsetek osób, których obchodzi to, co się tam dzieje, nawet mimo tej 2-letniej stagnacji, ale jednak większość osób dawno o Backroomsach zapomniała. A szkoda, bo uważam, że to była jedna z rzeczy, które miały zdecydowanie największy potencjał w całym internecie przez ostatnie kilka lat. Niestety Backrooms zostały zabite w bardzo nieciekawy sposób, a mówiłem o tym w tym filmie, więc zapraszam, jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej. W każdym razie w ubiegłym tygodniu dostaliśmy, człowieku, takiego newsa. Otóż odnaleziono lokalizację, w której zrobiono oryginalne zdjęcie Backroomsów. Tak jest, to zdjęcie, dokładnie to. Pierwsze, najbardziej ikoniczne zdjęcie, na podstawie którego powstało całe to lore na przestrzeni kilku lat. Jeżeli dobrze pamiętacie, w 2019 roku na 4chanie pojawił się ten obrazek z podpisem Backrooms. Jak tam wpadniesz, to masz przesrane, czy jakoś tak? Później narosła wokół tego legenda w internecie, później pojawiły się kolejne poziomy i wielkie boom w 2022 roku. Po powstaniu całego kultu i społeczności, całego ogromnego community wokół Backroomsów, które było przecudowne. I przez te 5 lat od zrobienia tego zdjęcia, ludzie zadawali sobie pytanie, skąd to zdjęcie tak naprawdę pochodzi. Swego czasu zrobiłem nawet cały film na ten temat, niemniej, o ile dobrze pamiętam, niczego nie udało mi się ustalić. Widzieliśmy na pewno, że zdjęcie poziomu 188 to w rzeczywistości zdjęcie wykonane w pewnym hotelu w Londynie. Jako że teraz poza tworzeniem filmów i tworzeniem muzy mam nadmiar wolnego czasu, to kusi mnie, żeby tam pojechać i nagrać z tego odcinek. Dajcie mi znać, czy obejrzelibyście coś takiego, bo jakoś od 2 lat mam mega ochotę tam pojechać. Albo w sumie polecieć z drugiej strony, będzie szybciej. I przez lata narosło masę koncepcji w tej kwestii, na przykład, że jest to zdjęcie jakiegoś hotelu, holu, magazynu, że prawdziwych Backroomsów czegokolwiek i prawda będzie mocna, więc trzymajcie się. Backroomsy, te oryginalne Backroomsy, to nic innego jak sklep z meblami. Człowieku,
sklep z meblami, dosłownie. Bakrumsy to sklep z meblami, a dokładniej zaplecza. Tak, Bakrumsy to zaplecza. Bakrumsy to Bakrumsy sklepu z meblami, który już nie istnieje i został zamieniony na jakiś, kurde, tor dla wyścigówek, stary, nie? Nie kumam tego absolutnie. I to jest najprawdopodobniej najgorsza decyzja w historii ludzkości, jedna z najgorszych przynajmniej, jaką człowiek podjął kiedykolwiek, jak gdyby... Ale zacznijmy od początku. Poszukiwania tego zdjęcia Bakrumsów w internecie trwają od lat. I ostatnio udało się je zakończyć, ponieważ na Twitterze poinformowano, skąd to zdjęcie pochodzi. Otóż miejsce, w którym zrobiono to zdjęcie, znajduje się w najbardziej randomowym miejscu na planecie, czyli w Oshkosh w Wisconsin w Stanach Zjednoczonych. W ogóle nazwa Oshkosh nie brzmi jak cokolwiek, co mogłoby istnieć w prawdziwym życiu. Nie wiem, kurde, w Raciborzu mogliście to znaleźć, czy gdzieś. Wybrzmiało legitnie, chociaż stary. Generalnie zdjęcie to odkopano na jeszcze jakimś cudem funkcjonującej stronie, uwaga, Happy Town Oshkosh Dash... Hobbitown, nie Happy Town, hobbitownoshkosh.com. Tam otóż znajdują się te dwa zdjęcia, które pochodzą, uwaga, z 2003 roku. Kumasz? 21 lat temu. I sam budynek, w którym znajdują się Bakrumsy z prawdziwego życia, wygląda w ten sposób. Nigdy nie pomyślał, że tam znajduje się coś takiego. I samo miejsce, w którym zrobiono to zdjęcie, to w rzeczywistości sklep z meblami. Kumasz? A dokładniej zaplecze sklepu z meblami. I niestety, gdybyście chcieli się tam udać, to miejsce to już nie istnieje, ponieważ zamieniono je, stary, na tor wyścigowy. I osobiście w tym momencie chciałem powiedzieć swój statement, że gościu, który odpowiada za likwidację tego sklepu z meblami i przeistoczenie go w tor dla wyścigówek, powinien zostać...